20 lipca, tuż przed godziną 6, wsłuchuję się w odgłosy parku. Właściwie poza grzywaczem, który przed chwilą się odzywał jeszcze takim głosem terytorialnym, godowym, nie ma już żadnego gatunku, który rano wyśpiewał. Wstałem o 5, że o 5, czyli o tym godzinie, gdzie rzeczywiście dużo ptaków śpiewa, no już jest cisza. No i tak będzie teraz. Ta cisza będzie nam towarzyszyć, już nie będzie takiego śpiewu ptaków, będzie po prostu cicho. No, szczególnie jak będziemy chodzić po lasach, to będzie to uderzające. No cóż, będziemy musieli czekać do następnego sezonu lęgowego, czyli do marca, kwietnia, kiedy buchnie ten śpiew nagle, potężnie. Chociaż wcześniej będą na pewno ćwiczyć jesienią ptaki. We wrześniu pewnie usłyszycie śpiew wiosnka, śpiew piecuszka, które lecąc na zimowiska zaczynają ćwiczyć swój głos. Tak samo jak inne gatunki ptaków. W mieście to będzie przede wszystkim śpiewał kos. One właściwie śpiewają przez okrągły rok, aczkolwiek w tym już okresie, polęgowym okresie, będzie to epizodycznie. Natomiast w grudniu czasami zeskakują, ostatnio ciepłe mamy grudnie, właśnie takie pierwsze, dłuższe zrodki kosa, który gdzieś tam siedzi na dachu domów, na dachach, na jakimś wywyższeniu, na świerkach i zaczyna na drzewach, na świerkach głównie, mi się ze świerkami kojarzą drozdy śpiewaki. No ale drozdy śpiewaki w tym okresie będą sobie gdzieś na zimowiskach, natomiast u nas zostaje jego krewniak, czyli kos. I kos będzie śpiewał. No a drozdy śpiewaki trzeba będzie czekać, aż przylecą i gdzieś w marcu zaczną śpiewać swoje. Aczkolwiek tu jeszcze jeden krewniak zostaje, paszkot. Paszkoty się pojawią w Radomiu już jesienią i później na zimę. Prawie się te leśne właściwie drozdy sprowadzają do miasta. Głównie przyciąga ich... O, zaczął deszcz padać wreszcie. Przyciąga im mioła. A tej tutaj u nas na klonach srebrzystych, które w mieście w drzewostanie dominują, nie brakuje.